kim byście się stali, gdybyście nagle znaleźli się w świecie, w którym wasze czyny nie niosą za sobą konsekwencji. W świecie, w którym nie ma osądów, prawa ani sprawiedliwości. Nadal bylibyście sobą, czy stalibyście się potworami? Na początek chciałem jeszcze podziękować wszystkim, którzy słuchali moją historię od początku i służyli mi radą. Do niektórych rad się zastosowałem i dzięki temu posunąłem się naprzód. Zacząłem planować, jak niektórzy z was sugerowali, zadzwonić do samego siebie o 12:29. Założyłem nowe konto na Skype, ustawiłem kamerkę na komputerze w pracy i czekałem. Zamierzałem użyć telefonu komórkowego jako drugiego urządzenia. 12:29. Nadszedł czas się przekonać. Użyłem swojego oryginalnego konta, by zadzwonić na nowe. Odebrałem na komputerze. To byłem prawdziwy ja. Widziałem wszystko dobrze na ekranie. Oczy były w porządku. Każdy mój ruch idealnie zgrywał się z ruchem na monitorze. Przez około 2 minuty wpatrywałem się w każdy szczegół. Szukałem czegoś nienormalnego. Nic. Podejrzewam, że będę musiał jednak zadzwonić do innych ludzi i kombinować w tamtym kierunku. Kiedy sięgnąłem ręką do myszki, usłyszałem: stop! Spojrzałem na ekran i zobaczyłem siebie. Tylko tym razem byłem nieco inny. Byłem blady. Policzki miałem zapadnięte, jakbym nie jadł od miesięcy. Oczy czarne, czarniejsze niż oczy mojej rodziny. Jak 2 dziury prowadzące do nicości. Siedziałem przy moim biurku. Patrzyłem na samego siebie. Postać na ekranie żyła własnym życiem. Po prostu przestań, powiedział mój sobowtór. Kim jesteś? Jestem tobą, Milos. Czy to nie jest oczywiste dla ciebie? Nie jest. Nie wyglądam jak ty. Jak ja? Zaczął się śmiać. Chyba jednak tak wyglądasz, po prostu tego nie widzisz. O czym ty do cholery mówisz? Podniosłem głos i zauważyłem, że moi współpracownicy zaczęli się na mnie dziwnie spoglądać. Musiałem się uspokoić. Tak lepiej, powiedział mój sobowtór z satysfakcją w głosie. Czułem się dziwnie. Patrzyłem na wstrętną wersję samego siebie. Jeszcze dziwniejsze było biuro wokół. Rozglądałem się nerwowo z nadzieją, że nikt nie będzie obok przechodził. Zamierzam się rozłączyć, powiedziałem, sięgając w stronę myszki. Powstrzymał mnie dźwięk odpalanej zapalniczki, którą mój sobowtór trzymał w ręce i podpalał swoją skórę na łokciu. Mogę zrobić gorsze rzeczy niż to. Nie wyglądał, jakby go to bolało. Ja też nie czułem bólu. Co? Czego chcesz? Traciłem cierpliwość i coraz bardziej bałem się, że ktoś mnie dostrzeże. Rozejrzyj się. Popatrz na prawdziwy świat swoimi prawdziwymi oczami, powiedział i zbliżył się do kamery. Pocałował ją i wstał. Potem odszedł. W tle słyszałem krzyki. Połączenie nadal było aktywne. Co on miał na myśli? Moje prawdziwe oczy? Prawdziwy świat? Dla niego jego świat był prawdziwy. Czyżby chciał, żebym spojrzał w jego świat? Dlaczego? I jak? Zminimalizowałem okienko Skype z nadzieją, że mogę w ten sposób ukryć to przed współpracownikami. Moje prawdziwe oczy, prawdziwy świat. Moje prawdziwe oczy musiały być jego oczami. Chciał, żebym spojrzał jego oczami. Kamera. Musiałem spojrzeć na świat przez kamerę. Telefon komórkowy. Co jeśli skieruję kamerę na świat wokół podczas nawiązywanego połączenia? Zobaczę coś więcej? Był tylko jeden sposób, by się tego dowiedzieć. Podniosłem swój telefon i skierowałem go na osobę najbliżej mnie. Miała na imię Kerry. Była kobietą o niewielkiej nadwadze. Jadła akurat sałatkę przy biurku. Spojrzałem na okienko na komputerze. Cholera! To, co zobaczyłem, to fragment kobiety siedzącej obok mnie. To była ona, ale inna. Była o wiele większa. Miała ciemne oczy i była brudna. Naprawdę brudna. Klęczała na podłodze i wpychała w siebie jedzenie. Obrzydliwość. Spojrzała na mnie. Zdałem sobie sprawę, że prawdziwa Kerry również na mnie patrzyła i widziała, że ją nagrywam. Cholera. Powiedziałam jej, że robiłem panoramiczne zdjęcie biura. W porządku, kochanie. Nie ma problemu, powiedziała.
była bardzo sympatyczna, ale ta prawdziwa Kerry. Zwróciłem telefon w stronę Dave'a. Młody chłopak w moim wieku. Zawsze ubrany w garnitur. Chociaż nie było to wymagane w pracy. Siedział przy biurku i sprawdzał coś na telefonie. Spojrzałem na monitor komputera. Co za scena. Dave siedział na krześle, był ubrany tylko w bokserki i buty. Jego jedna ręka była wsadzona w bokserki. Poruszała się. W drugiej ręce trzymał żyletkę, którą ciął rękę w bokserkach. Krwawił obficie. Ale śmiał się przy tym histerycznie, co chwilę jęcząc. Oczywiście miał ekstremalnie czarne oczy. Ostatnią osobą w moim zasięgu była Margaret. Cicha, spokojna kobieta, która nie odpowiada na powitanie. Nigdy się nie odzywa. Nigdy też nie ma ze sobą lunchu w pracy. Po prostu przychodzi do pracy, siada i robi swoje dokładnie do 17:00. Po czym wychodzi. Skierowałem telefon na nią. Oczywiście pisała coś na klawiaturze. Spojrzałem na komputer. Nic się nie zmieniło. Margaret po prostu pracowała. Może połączenie już dobiegło końca? Spojrzałem przez kamerkę na Dave'a. Wciąż się ciął. Kerry wciąż opychała się jedzeniem z podłogi. Zaczęła wymiotować. Potem to zjadła. Znowu Margaret. Wciąż to samo. Potem podniosła rękę. Spojrzała wprost na mnie i puściła do mnie oczko. Zamarłem. Połączenie zostało zerwane. Spojrzałem na Margaret bez kamerki. Cały czas stukała w klawiaturę, nieświadoma. Zdecydowałem się nie dzwonić więcej o tej godzinie. Nie wiem kto lub co napędzało te wydarzenia, ani dlaczego. Nie biorę żadnych leków, nie mam problemów psychicznych, więc wątpię, żebym wariował. Nie mogę zignorować tego, co się stało, ale nie muszę brać w tym udziału. Zdecydowałem się to zakończyć. Przynajmniej na razie. Miałam nadzieję, że to wystarczy, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Z drugiej strony wciąż mam w głowie mnóstwo pytań i żadnych odpowiedzi. Czy Escape o 12:29 pokazywało mi prawdziwe oblicze ludzi? Ich prawdziwą rzeczywistość, w której nie istniały żadne zakazy, żadne prawa ani normy społeczne. Kerry przejadająca się, Dave i jego samookaleczenie. Moi rodzice zachowujący się jak potwory. Może tacy są naprawdę? Pod maskami, które zakładają codziennie. Cieszę się, że nie widziałam samego siebie w akcji. I ostatnie pytanie. Dlaczego Margaret była taka sama w obu wersjach? Kim byście się stali, gdybyście nagle znaleźli się w świecie, w którym wasze czyny nie niosą za sobą konsekwencji? W świecie, w którym nie ma osądów, prawa ani sprawiedliwości. Nadal bylibyście sobą, czy stalibyście się potworami? Na początek chciałem jeszcze podziękować wszystkim, którzy słuchali moją historię od początku i służyli mi radą. Do niektórych rad się zastosowałem i dzięki temu posunąłem się naprzód. Zacząłem planować, jak niektórzy z was sugerowali, zadzwonić do samego siebie o 12:29. Założyłem nowe konto na Escape, ustawiłem kamerkę na komputerze w pracy i czekałem. Zamierzałem użyć telefonu komórkowego jako drugiego urządzenia. 12:29. Nadszedł czas się przekonać. Użyłem swojego oryginalnego konta, by zadzwonić na nowe. Odebrałem na komputerze. To byłem prawdziwy ja. Widziałem wszystko dobrze na ekranie. Oczy były w porządku. Każdy mój ruch idealnie zgrywał się z ruchem na monitorze. Przez około 2 minuty wpatrywałem się w każdy szczegół. Szukałem czegoś nienormalnego. Nic. Podejrzewam, że będę musiał jednak zadzwonić do innych ludzi i kombinować w tamtym kierunku. Kiedy sięgnąłem ręką do myszki, usłyszałem STOP! Spojrzałem na ekran i zobaczyłem siebie. Tylko tym razem byłem nieco inny. Byłem blady. Policzki miałem zapadnięte. Jakbym nie jadł od miesięcy. Oczy czarne. Czarniejsze niż oczy mojej rodziny. Jak 2 dziury prowadzące do nicości.
Siedziałem przy moim biurku. Patrzyłem na samego siebie. Postać na ekranie żyła własnym życiem. Po prostu przestań, powiedział mój sobowtór. Kim jesteś? Jestem tobą, Milos. Czy to nie jest oczywiste dla ciebie? Nie jest. Nie wyglądam jak ty. Jak ja? Zaczął się śmiać. Chyba jednak tak wyglądasz. Po prostu tego nie widzisz. O czym ty do cholery mówisz? Podniosłem głos. I zauważyłem, że moi współpracownicy zaczęli się na mnie dziwnie spoglądać. Musiałem się uspokoić. Tak lepiej, powiedział mój sobowtór z satysfakcją w głosie. Czułem się dziwnie. Patrzyłem na wstrętną wersję samego siebie. Jeszcze dziwniejsze było biuro wokół. Rozglądałem się nerwowo z nadzieją, że nikt nie będzie obok przechodził. Zamierzam się rozłączyć, powiedziałem, sięgając w stronę myszki. Powstrzymał mnie dźwięk odpalanej zapalniczki, którą mój sobowtór trzymał w ręce i podpalał swoją skórę na łokciu. Mogę zrobić gorsze rzeczy niż to. Nie wyglądał, jakby go to bolało. Ja też nie czułem bólu. Co? Czego chcesz? Traciłem cierpliwość i coraz bardziej bałem się, że ktoś mnie dostrzeże. Rozejrzyj się. Popatrz na prawdziwy świat swoimi prawdziwymi oczami, powiedział i zbliżył się do kamery. Pocałował ją i wstał. Potem odszedł. W tle słyszałem krzyki. Połączenie nadal było aktywne. Co on miał na myśli? Moje prawdziwe oczy? Prawdziwy świat? Dla niego jego świat był prawdziwy. Czyżby chciał, żebym spojrzał w jego świat? Dlaczego? I jak? Zminimalizowałem okienko Scape z nadzieją, że mogę w ten sposób ukryć to przed współpracownikami. Moje prawdziwe oczy. Prawdziwy świat. Moje prawdziwe oczy musiały być jego oczami. Chciał, żebym spojrzał jego oczami. Kamera. Musiałem spojrzeć na świat przez kamerę. Telefon komórkowy. Co jeśli skieruję kamerę na świat wokół podczas nawiązywanego połączenia? Zobaczę coś więcej? Był tylko jeden sposób, by się tego dowiedzieć. Podniosłem swój telefon i skierowałem go na osobę najbliżej mnie. Miała na imię Kerry. Była kobietą o niewielkiej nadwadze. Jadła akurat sałatkę przy biurku. Spojrzałem na okienko na komputerze. Cholera! To co zobaczyłem to fragment kobiety siedzącej obok mnie. To była ona, ale inna. Była o wiele większa. Miała ciemne oczy i była brudna. Naprawdę brudna. Klęczała na podłodze i wpychała w siebie jedzenie. Obrzydliwość. Spojrzała na mnie. Zdałem sobie sprawę, że prawdziwa Kerry również na mnie patrzyła i widziała, że ją nagrywam. Cholera. Powiedziałem jej, że robiłem panoramiczne zdjęcie biura. W porządku, kochanie. Nie ma problemu, powiedziała. Była bardzo sympatyczna, ale ta prawdziwa Kerry. Zwróciłem telefon w stronę Dave'a. Młody chłopak w moim wieku. Zawsze ubrany w garnitur. Chociaż nie było to wymagane w pracy. Siedział przy biurku i sprawdzał coś na telefonie. Spojrzałem na monitor komputera. Co za scena. Dave siedział na krześle, był ubrany tylko w bokserki i buty. Jego jedna ręka była wsadzona w bokserki. Poruszała się. W drugiej ręce trzymał żyletkę, którą ciął rękę w bokserkach. Krwawił obficie. Ale śmiał się przy tym histerycznie, co chwilę jęcząc. Oczywiście miał ekstremalnie czarne oczy. Ostatnią osobą w moim zasięgu była Margaret. Cicha, spokojna kobieta, która nie odpowiada na powitanie. Nigdy się nie odzywa. Nigdy też nie ma ze sobą lunchu w pracy. Po prostu przychodzi do pracy, siada i robi swoje dokładnie do 17:00. Po czym wychodzi. Skierowałem telefon na